Proszę Państwa, on mówi, że wieś już ma w każdej chałupie lodówkę, zamrażarkę. No i co z tego, jak ciemny naród? Co to z tej zamrażarki? Proszę Państwa, Boże ciało dzisiaj mamy, Boże ciało, no. W tej chwili akurat wieś... Co to znaczy, że niedobrze się robi? Co to znaczy? Znikną piece kaplowe. Uważam, że jest to znakomita rzecz. Jak kiedy Pana przedstawiałam na samym początku naszej rozmowy, powiedziałam też, że jest Pan działaczem społecznym, takim pasjonatem z mojej wiedzy. Wynika, że Pan bardzo aktywnie, będąc, jak rozumiem, Pan mieszka w Polsce i tylko tam bywa, czy mieszka Pan tam i tutaj bywa? Nie, ja odwrotnie, mieszkam w Polsce. Mieszka w Polsce, ale działa Pan w Stowarzyszeniu Obczyny, tak? Tak, to jest takie stowarzyszenie polsko-rumuńskie założone według prawa rumuńskiego, posiadające siedzibę w Pojanie Mikuli, które zajmuje się udostępnieniem turystycznym i ułatwieniami turystycznymi na wszystkich chcących poznać Bukowinę. My mamy przewodników w języku polskim, nie ma problemu zarówno autokarowych, jak i górskich. Malujemy szlaki turystyczne, wyprodukowaliśmy mapę turystyczną. To jest taki teren górski, niezbyt wysokich gór, ale górski, prawda? Jest taki Beskid, bardzo ładny. Tym bardziej ciekawy, że jest to końcówka Fliszu Karpackiego, w związku z czym są jeszcze unikalne formy typu, prawda, różne wychodnie piaskowca czy wapienia, są zachowane obrywy fliszowe, w związku z czym ścieżki na wysokości 1000 metrów bywają szerokości około 80 cm. Można widać obryw z jednej, z drugiej strony. To są rzeczy dość unikalne i na przykład we Fliszu tutaj naszym beskidzkim nie spotykamy. W związku z czym naprawdę warto zwiedzać. Czyli bardzo ciekawe, fantastyczne tereny do wycieczek, jak rozumiem, ale z tego co wiem, też piękne obiekty zabytkowe, przepiękne monastery, cerkwie prawosławne. Przyznam, że przygotowując się do rozmowy z Panem, no po prostu tak jak większość dziennikarzy dzisiaj wygooglowałam sobie parę haseł i to co zobaczyłam, przepięknie malowane na zewnątrz, po zewnętrznej stronie, no powaliło mnie, no zapiera dech w piersiach, to co zobaczyłam na zdjęciu wyłącznie. Oczywiście, ja zapraszam do odwiedzenia, jak również do tworzenia bieżących reportaży z tamtego miejsca, bo naprawdę warto. Zresztą w 2012 roku był taki eksperyment i tutaj Polskie Radio Program Pierwszy miał cykl reportaży stamtąd robiony, jak również parę innych gazet też pisało artykuły. W każdym razie wygląda to w ten sposób. Mamy w tamtym terenie w odległości mniej więcej 50 km jazdy od wsi Pojana Mikuli mamy 23 zabytki klasy 0-5. Czyli co konkretnie? To konkretnie są monastery różnego rodzaju, o różnej prowiniencji, w różnych okresie powstałych, z różnymi malowidłami. Robionymi przez różnych autorów, w związku z czym widać efekty. Mamy pierwszy komiks polityczny na takim murze Tarbore zrobione. To jest związane w ogóle z... Radio kończy. Radio kończy. Boże ciało. Gospodarza Stefanicy, który potem kazał go ściąć, również jego dwóch synów. Siostra w tym momencie zrobiła w absydzie monastyru, w absydzie cerkwi monastyru. Monastery są dostępne? Są dostępne, bez problemu żadnego. W wielu wypadkach już po renowacji są śmieszne opłaty za wstęp. Do rzędu 5 zł wstęp na monaster, 10 zł tam za robienie zdjęć zewnątrz, wewnątrz z uwagi na warunki, prawda, restauracji zabytków. No niestety nie można nic zrobić, ale wystarczająca jest ilość fotografii wnętrz. Mamy 2 minuty jeszcze naszej rozmowy, to proszę powiedzieć, gdyby ktoś zachęcony tą rozmową zechciał tam wyruszyć na jakąś wyprawę, jak tam dojechać? To ja proponuję stronę www.bukowina.ro. Tam jest informacja, jak dojechać z głównych kierunków polskich, czyli Krakowa i Warszawy. Jak również jest informacja, do kogo się dodzwonić na miejscu, żeby zamówić sobie noclegi, czy
stan zwiedzania, coś podobnych rzeczy. Czyli nie jedziemy w ciemno, normalnie. Jest cała informacja zrobiona, są rozrysowane szlaki turystyczne, są opisane te szlaki turystyczne, te, które są już zrobione, te, które robimy cały czas i które będą powstawały, to jest następna sprawa. Otóż znowu też przyjeżdżają Polacy, Węgrzy zaczęli w tym roku też przyjeżdżać, pomagać. Tłum jest okropny, proszę Państwa, tłum jest okropny, czy to jest ateistyczny, czy to jest moherowy tłum, on jest tak straszny, tak okropny, że oni tych niepełnosprawnych, ja nie wiem, co im pomogą. Tak, żydostwo jest silne w Polsce, tak jest żydostwo. Proszę Państwa, co oni zrobili z Jezusem? Przecież Jezus był niewinny. Oni go mieli za winnego. Zrobili obrzydliwca z Jezusa Chrystusa. Zresztą proszę posłuchać tutaj, co mamy w sąsiednich audycjach naszego radia. Tok FM Euro Medium Barbie Baby Langstrom Extra. Co oni w ogóle zrobili z Jezusa Chrystusa? Przecież Jezus Chrystus osobą niewinną, Jezus Chrystus, święty Boży Syn, ale oni tak chytrze i oszustystycznie niby, że idąc za poganami i kultem pogan i trójcy pogańskiej z Jezusa uczynili Boga, Bogiem go uczynili, to jednak oni go sponiewierali, Jezusa wydrwili, wykpili, no i cała taka Warszawa w nocy ze środy na czwartek. Dzisiaj, proszę Państwa, ja dziękuję za rozmowę, bierzemy, proszę Państwa, już kalendarz. Kalendarz, musimy wyłączyć reklamę. O, patrz, o, widzisz, o, tutaj też ktoś powiedział Rondo Waszyngtona, ale wchodzi reklama i nic z tego nie ma, Państwo zobaczą. Obrzydliwe to jest wszystko. I reklama, świat niesprawiedliwy, świat okropny, świat zły, świat niedobry. Radio Kącik, Radio Kącik, Kącika, Barbie, Baby, Langstrom, Est. Przechodzimy już do takich rzeczy, proszę Państwa. Do salonu Kima Lee. Przechodzimy do salonu Kima Lee. Może to być w dużej rozdzielczości. Może to być w małej rozdzielczości. Przechodzimy do salonu Kima Lee. Kim jest Kim Lee? Kto to jest ten Kim Lee? Proszę Państwa, zapraszam. Każda pocztówka jest inna. Każda pocztówka. I hate to wait for the wait. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Torba pełna prezentów. Zapraszamy Państwa serdecznie. No i że te. Buziaczki Państwu przesyłamy. Radio Conchita. Stop homofobii. Radio Conchita. Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. To też upadnie. Tak. Radio Conchita. Tok FM Euro. Conchita Barbie Baby Langstrom Extra. Do salonu Kima Lee. Zapraszamy do garderoby może, tak w tym sensie. Garderoby Kima Lee. No, każdy z nas może być tym Kimem Lee, ale no, od czegoś musi się zacząć. Wezmę ten kalendarz, bo już mi to szlak trafi, żeby do tamtego dojść. Nie mogę. Czerwiec.
proszę Państwa, dzisiaj jest czwartek. Czwartek. Pierwszy to jest piątek. Sobota, niedziela. Radio Concito. Zapraszamy. Już będzie, proszę Państwa, będzie już czerwiec od jutra, bo to 31 jest, tak? I nie ma tych dni, proszę Państwa, w czerwcu. Jak mnie to denerwuje. Maj, proszę Państwa, jest. O Jezus, maj. 31 dni maj miał, tak, maj 2018. Zawsze musimy mieć jakiś kalendarz. Musimy mieć, proszę Państwa, jakiś kalendarz, żebyśmy nie dali się oszukać, no po prostu ciągle nas oszukują, chcą nas zwieść. Także, proszę Państwa, eksperymenty w Radiu Concita, w ogóle nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langström Extra wzięło się, proszę Państwa, tak z niczego, jak u Jackowskiego, bo on mówi, że jak chcesz coś zobaczyć w wizji, to na przykład załóż strój tej danej osoby, której wizję chcesz poznać, w której wizję chcesz się wczuć, wejść w nią, wżyć się, no, wejść w to po prostu. Załóż jakiś strój, który on dopiero co zdjął, żebyś miał go w wizji na swoim czole, na tym swoim ekranie. Znowu jakiś ekran, znowu jakaś wizja. No ale powiedzmy, że może to być wizja duchowa. Żydzi mieli ciągłe wizje dosłowne takie. My tutaj mówimy o rzeczach nie tyle dosłownych, ile o wizjach. Przecież w Biblii mamy wizje. W Biblii mamy proroctwa. No ale przecież te proroctwa wcale nie były pokazywane tak dosłownie. Kawa na ławę to nie była. Gdy nadaje nasze radio Tok FM, Euro Concita, Barbie Baby, Langström Extra. No i już wchodzimy w nasz bank. No przez 2 lata, ale to chyba niecałe. Weszłam w kilka banków, ale to tak popatrzeć tylko, bo przecież ja te banki to wiesz, gdzie ja mam. Tak popatrzeć tylko. Co to jest? Czy co to ma być, te banki nasze, co to ma być? No i proszę Państwa, mogłabym się na ten bank obrazić, bo gdzie nie poszłam. Proszę Państwa, to ciągle nie mogłam na karcie odczytać. Salda, Bank Nest. Tutaj mi nie czyta, tam nie czyta. Ja mówię, Boże, weszłam w Bank Nest, mam tam kupione produkty, jeszcze też musimy tam zapłacić i nie może mi odczytać salda i po prostu co? Iść z tym tłumem, ryczeć ze śmiechu od Wisły po centrum, rotundę czy po Pragę Południe, co jest tą samą Warszawą, wielką Warszawą. Mówią o Warszawie jako o wiosce proroctwa, które dopiero co się spełnią. O, tu mamy, proszę Państwa, że ludzie zabiegają o choroby i dla swojego zdrowia mogą dać wszystko. Ja już nawet nie mówię, że te pieniądze mogą być lewe, bo to czy to z mafii reprywatyzacyjnych, czy z innych. Proroctwa, które dopiero się spełnią. Zgodnie ze słowami Jezusa, dobra nowina o Królestwie Bożym jest głoszona po całej ziemi. Ewangelia Mateusza, odczytaj, 24 rozdział, werset 14. Przecież ja to ogłosiłam po ulicy Aleje Jerozolimskie, co mówimy, piec kaflowy, prawda, system moherowy. Nie ma świadków Jehowy, ale byli, ale głosili. Nie ma świadków Jehowy, ale stoją obok gitary jeszcze, bo co? Bo jeszcze przybywają i jeszcze przyjeżdżają. Zgodnie ze słowami Jezusa, dobra nowina o Królestwie Bożym jest głoszona po całej ziemi, Mateusza 24:14. Z biblijnej księgi Daniela dowiadujemy się, że to królestwo zostało ustanowione przez Boga.
W drugim rozdziale tej księgi znajdujemy proroctwo, które mówi o następujących po sobie dominujących królestwach, czyli ludzkich rządach od starożytnego Babilonu aż do naszych czasów. Werset 44 opisuje, co ma się wydarzyć w przyszłości. I tak. Bóg nieba, ziemi ustanowi królestwo. Tu czytamy ten werset. Ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone w niwecz. I to królestwo nie przejdzie w żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone. Te słowa są w Biblii. Jakbyście Państwo zaczęli czytać Biblię, to w kontekście sytuacyjnym byście mogli zrozumieć te słowa odpowiednio. Natomiast jak pójdziecie za poganami i będziecie przestrzegać tych praktyk, które są obrzydliwe w oczach Jahwe, jak to Żydzi wtedy, kiedy przechodzili do ziemi obiecanej, to rozglądali się i w lewo, i w prawo, a nie mogli za poganami chodzić, pogan w religiach złych, a obrzydliwych wręcz naśladować, prawda? Nie mogli. Bóg Jahwe im to zabraniał, jak dziecku zabrania się. Nie rusz! Nie dotykaj się do noża, bo ostry. Nie wkładaj rączki do ognia. Aj! Parzy, dziecko zobaczy, że parzy, zapamięta. Czasem może jakąś lekcję da rodzic dziecku. Patrz, jakie gorące. No, i krzywda czasem dziecku się dzieje, gdy dziecko ucieka od rodziców. Ja mówię Dawidkowi, nie uciekaj tak bardzo od mamusi. Czasem do tej mamusi, cholero, wróć. No. Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone w niwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone. Zarówno to, jak i inne biblijne proroctwa zapowiadają, że Królestwo Boże nastąpi wszystkie ludzkie rządy oraz zapewni na ziemi stabilność i porządek. Jak będzie wyglądało życie pod panowaniem tego królestwa? Oto kilka wspaniałych obietnic, które już niedługo się spełnią. Żadnych wojen, psalm 46, werset 9. Bóg sprawia, że wojny ustaną aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznie. Wozy pali w ogniu. Wyobraź sobie świat, w którym wszystkie środki i umiejętności są wykorzystywane do pomagania ludziom, a nie, jak jest dzisiaj, do wytwarzania śmiercionośnych broni. Pod panowaniem Królestwa Bożego ta obietnica stanie się rzeczywistością. Żadnych chorób. Izajasza 33:24, czyli 33 rozdział, werset 24. Bo jeżeli nigdy nie miałeś w ręku Biblii, no to otwórz księgę Izajasza, poszukaj w spisie treści 66 biblijnych ksiąg. Księga Izajasza w 732 roku, jej spisanie, spisywanie ukończono, jest nazywana Ewangelią Pokoju. Żadnych chorób, Izajasza 33:24. Żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Wyobraź sobie świat, w którym nikt nie cierpi z powodu chorób, serca, raka, cukrzycy czy innych dolegliwości. Nie są już potrzebne szpitale ani leki. Ja to czytam jako gotowiec mam, bo przecież jak 40 lat głoszę Ewangelię, to ja wiem, co jest w strażnicy. Wiem, co może być w Przebudźcie się. Tam są tak piękne, prawdziwe rzeczy, że po prostu są wersety biblijne omawiane, bo nie zawsze każdy człowiek będzie od razu czytał całą Biblię. Ludzie boją się czytania tej księgi, bo jak kiedyś katolicy zamienili ją w łacinę, w sakrum, no to przecież nie mogło być z tego profanum, to ludzie się bali. Im lepiej to dalej od Biblii, a szatan na zapleczu krzyczał. Szatan, diabeł, że wiesz, tutaj Biblię zrobili w łacinę, święte, takie słowa święte, a zaklęte. Ludzie to lubią,
I szatan tu ma wszystkich ludzi w paluszku, którzy zamiast normalnie podejść, tak jak Jackowski, gdy coś chce, że tak powiem, jako wróżka, wywróżyć, wyprorokować, to mówi, że na siłę nic nie. Musisz wziąć element danej osoby, powąchać ją, popatrzeć się na nią, wczuć się w daną osobę i wtedy albo najdzie cię wizja, przyjdzie to do ciebie, albo nie. Gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro. Conchita Barbie Baby Langström Extra. Żadnych chorób Izajasza 33-24. Żaden mieszkaniec nie powie, jestem chory. Wyobraź sobie świat, w którym nikt nie cierpi z powodu chorób serca, raka, cukrzycy czy innych dolegliwości. Nie są już potrzebne szpitale ani leki. Doskonałe zdrowie. Tak będzie wyglądać przyszłość mieszkańców Ziemi. Żadnych braków żywności. Psalm 72:16. Mnóstwo zboża będzie na Ziemi. Nadmiar będzie na wierzchu gór. Taki jest cytat. Psalm 72:16. Czyli 72 rozdział, werset 16. Mnóstwo zboża będzie na Ziemi. Nadmiar będzie na wierzchu gór. To jest o dobrobycie, że Królestwo Boże jest czymś bardzo dobrym. Czyli komentarz słuszny. Na ziemi nigdy nie zabraknie żywności i każdy będzie miał do niej dostęp. Głód i niedożywienie znikną na zawsze. Jak jesteśmy gdzieś w Afryce u Murzynka, Bambo, to o czym on myśli, jak jest głodny i nie ma leków, nie ma nic. Także proszę Państwa, gdy nadaje nasze radio. Talk FM Euro. Conchita Barbie Baby Langström Extra. Żadnego bólu, smutku i śmierci. Objawienie 21 rozdział, werset 4. Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie. Ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie przeminęło. Oznacza to doskonałe życie na ziemi, która stanie się rajem. Właśnie to obiecuje nasz kochający Stwórca, Jehowa Bóg. Bóg, który nie może kłamać. Czy to wszystko nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Chociaż większość ludzi bez wahania przyznałaby, że chce żyć w warunkach opisanych w Biblii, to z różnych względów życie wieczne wydaje im się nierealne i nic dziwnego, bo żaden człowiek czegoś takiego nie doświadczył i nie może nam o tym opowiedzieć. Ludzkość od dawna, od dawien dawna jest w niewoli grzechu, w niedoli grzechu i śmierci. I już tak długo dźwiga brzemię bólu, cierpienia i przeciwności. Że wiele osób uznaje to za naturalną kolej rzeczy. Ludzie się przyzwyczaili do śmierci. Nawet są relikwie, prawda, z tego pokazują, co było przy śmierci. Relikwie, że są święte. Że nawet Biblia mówi, proszę Państwa, diabeł ich połączył z pogaństwem, że lepszy jest dzień śmierci od dnia narodzenia. Bo gdy człowiek narodzi się, to jeszcze nic o człowieku powiedzieć nie można. Dopiero potem człowiek sobie wypracuje dobre imię u Jahwe, dobre imię u Boga. Tak. Jest, proszę Państwa, ptaszek, który śpiewa. Państwo to słyszą. Ptaszek śpiewa. Tak, ptaszek śpiewa. Czy to wszystko nie jest zbyt piękne? Właśnie, ludzkość od dawna potrzebuje tego piękna. Bóg chce, żebyśmy mieli pewność co do spełnienia się wszystkich Jego obietnic. Dlatego dobitnie powiedział, moje słowo nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie i pomyślnie spełni to, z czym mnie posłałem. Izajasza 55:11, czyli 51 rozdział, werset 11. Proszę Państwa, może jak krowie na rowie, może jak dziecku, tłumaczymy to. No i te wersety takie są w Piśmie Świętym, Biblii. Izajasza 55:11. Jehowę nazwano w Biblii Bogiem, który nie może kłamać. Tytusa 1:2. Skoro złożył on tak wspaniałe obietnice, warto się zastanowić, czy to naprawdę możliwe, żeby ludzie żyli wiecznie w raju na ziemi. Co musimy robić,
żeby skorzystać z tych obietnic. Na te pytania odpowiedzą kolejne artykuły. Radio Koncit, możesz żyć wiecznie. Radio Koncit. Niemy świadek spełnia się proroctwa. Proroctwo. Bardzo ciekawe mamy tutaj. W centrum Rzymu stoi łuk triumfalny, który przyciąga turystów z całego świata. Wzniesiono go dla uczczenia pamięci Tytusa, jednego z najbardziej lubianych cesarzy rzymskich. Dużo wiedzieć nie trzeba, można tylko widzieć, że był Tytus i jest łuk triumfalny. Łuk Tytusa. Tak, proszę Państwa. Radio Koncit, zapraszam. Łuk Tytusa zdobią dwie duże płaskorzeźby przedstawiające znane wydarzenie historyczne. Potępione miasto na początku I wieku naszej ery, cesarstwo rzymskie, rozciągało się od Brytanii i Galii, obecnie Francja, aż po Egipt. Zagłada miasta, minęły 33 lata, triumf imperium. W roku 71 Tytus wrócił do Italii. Łuk triumfalny obecnie, łuk Tytusa. I troszeczkę dat, kilka dat. 33 rok naszej ery. Jezus Chrystus oświadcza, że na Jerozolimę spadnie nieszczęście. Teraz coś o nim, o jakimś nieszczęściu. A to Jackowski mówi, a to kryzys finansowy, że świat stanął na głowie i nie będzie żadnych pieniędzy. Pewnie tym firmom pożyczkowym ludzie już nic nie wypłacą. Nie będzie widocznie z czego. Zobaczymy. 66 rok naszej ery. Także jak ktoś nie pobrał złotówki za ratę pożyczki, to niech się wypcha. 66 rok naszej ery. Armia rzymska pod wodzą Cestiusza Galusa rusza na Jerozolimę, żeby stłumić żydowskie powstanie. Rok 70 naszej ery. Rzymianie pod wodzą Tytusa plądrują i palą Jerozolimę oraz jej świątynię. A wiecie Państwo, jacy brutalni byli Rzymianie. No tacy, jacy i jesteśmy, jacy są ludzie. Tak, że my jeden na drugiego jedziemy, ale jacy my naprawdę jesteśmy. 71 rok naszej ery. Tytus wraca do Rzymu, gdzie zostaje entuzjastycznie przywitany, bo pokonał Żydów. Jeruzalem spalił, świątynię żydowską spalił, że teokracja Jahwe na wieki wieków emu. Na wieki wieków, że tak powiem, lat przestała już istnieć. Tylko że niektórzy to nawet nie wiedzą, że Żydzi w ogóle czcili Boga Jahwe, że jest, był, byliśmy, jesteśmy, będziemy. Taki Bóg Jahwe. Jeżeli Bóg jest, bo był i będzie cały czas taki sam, to i jego naród, jego ludzie, jego świadkowie też tak samo. I jest w Księdze Izajasza, 43 rozdział, powiedziano, że wyście moimi świadkami, czyli świadkami Jehowy. Pięknie Słowacki w Korwianie napisał: i drżącą rękę położyłem przed tronem Jehowym. Jahwe, imię Boga Jehowa po polsku się tłumaczy jak krowie na rowie. Nie bądź bydłem, nie bądź krową, bądź człowiekiem, miej uczucia i współczuj chociaż Jezusowi. Popłacz, jak oni go prowadzą na szafot, prowadzą go na śmierć. Popłacz troszeczkę, że dlaczego ten świat jest taki niesprawiedliwy? Dlaczego ludzie sprawiedliwi muszą cierpieć? Ludzie delikatni też. Hitler to zauważył, że świadkowie Jehowy mogli Niemca ogolić, bo byli bezpieczni. Przecież brzytwą nikt ze świadków Jehowy Hitlera nie podciął, nie otruł, nie zabił, nie zamordował. Było też dużo gejów, było też. Ja nie wiem, no mnie wtedy nie było, bo przecież nie jestem jakaś stara. No, ale co było, to my wiemy mniej więcej, prawda? 81 rok, jeszcze raz, naszej ery. Tytus umiera i zaraz potem na jego cześć powstaje łuk triumfalny. Tytus umiera, nawet człowiek umiera, a to bardzo ciekawe jest. Będziemy do tego wracać, do Rzymu. Proszę Państwa, jak człowiek mógł, jak to pierwsi chrześcijanie był chrystianizm, jak oni się bronili, żeby ich nie pomordowali wszystkich. Oni musieli się dać zasymilować, wejść w ten rzymski system, stąd Biblia zamieniona była w łacinę. Tak,
Trzeba było udać, trzeba było oszukać. Apostoł Paweł, jak był na misji, trzy podróże misyjne, to i był Rzymianinem, i był Żydem, i był Grekiem. Dla dobra czego? Dla dobra sprawy. To też bardzo ciekawy temat, co nie znaczy, że mamy gdzieś coś kłamać, ale nawet aktorka, aktorka, jest taka piosenka. Wszystkie artystki to prostytutki, wszystkie artystki to prostytutki, a u niej każdej rozum jest krótki. Taka piosenka była, proszę Państwa, że ja nawet jak to śpiewam, to chociaż jest jakaś melodia, bo w tamtej piosence też nie ma. Są takie, proszę Państwa, w Polsce tutaj atalencia, że jak oni, wiesz, śpiewają, to oni muzyki, a melodii nie mają. Gdy nadaje nasze radio, to KFM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Ekstra. Proszę być razem z nami, proszę Państwa. Co to są te tychy, że to jest fabryczna 12, co do czego stare, faktury stare, proszę Państwa. No i co jeszcze? Że ta Lindorf już jakby nie istnieje, proszę Państwa. Ta Lindorf jakby nie istnieje. Żyła, była, straszyła. Dobrze. Netcredit. Dobrze. Netcredit. To już częściowo załatwione. Nordecum. Częściowo załatwione. Zobaczymy, co tam dalej. Będziemy mieli. Częściowo załatwione. Tutaj mamy bank Nest. I wracamy do tematu banku Nest. Proszę Państwa. Bank Nest. Formularz informacyjny. Podpisy w banku Nest. No i faktury z T-Mobile'a. Kochajmy T-Mobile'a. Kochajmy T-Mobile'a. Firma Plus. Niech będzie przeklęta. Kary po 1600 nadają. Eurobank. Niech będzie przeklęty. Proszę Państwa. Firma Patronus. Niech żyje, niech żyje. Niech żyje. Oto właśnie firma Plus i jej rozpiski, że weszło Ci na guz. Gdy nadaje nasze radio Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Ekstra, Equus Kreditum. Tak, tutaj jest jeden ten kreditum. Będziemy go tu rozpatrywać. Kreditum. Tu będziemy kreditum. Na kreditum będziemy wpłacać. Harmonogram spłat. 300 po 300 wódka czysta. Na crossfinanse, tak to. Kreditum, srytum, przepierepitum. Radio Tok FM Euro. Conchita, Barbie, Baby, Langström Ekstra. I numer weźmy ten nasz banku Nest. Hasło pamiętamy banku Nest. Bank Nest w naszym radiu. Tok FM Euro, Conchita, Barbie Baby, Langström Ekstra. Jeszcze te karteczki tylko przejrzę. Proszę Państwa, i dzisiaj będziemy mówić o Rzymie. Bardzo dużo rzeczy mamy ciekawych, co dotyczy Rzymu. Dobrze. Co dotyczy Rzymu. Tu jeszcze tani kredyt. Jeszcze to. Jeszcze tamto. Frizzle. O 6 stycznia jakaś firma. Proszę Państwa, co to za jakieś... Co to za rodzina? Obcych, a dzikich. Taka rodzina, która... Wszyscy mówią po... Nie wiadomo, po żydowsku. Tak. Dobrze. Proszę Państwa, niepotrzebne kartki pójdą won. No i zobaczmy, co... w świecie diabła słychać, że tak jak chrystianizm, pierwsi chrześcijanie żyli w świecie diabła, jak się to z tego Rzymu pogańskiego rozwinęło, co? Imię Jezus oznacza Bóg zbawia, tak? W związku z Jezus to jest Jehoszua, znaczy Jehowa jest zbawieniem,
Państwo zobaczą, jaką wiedzę ludzie mają ogólnikową. Przecież to jest nie przypiął, nie przyłatał takie coś. Człowiek, wiesz, kształcony, zaraz będzie się powoływał na swoje tytuły, nie wiadomo jaki docent to jest, a Jezus zbawia. Proszę Państwa, są to obejścia, są to ucieczki od rzeczy istotnych, a rzeczy ważnych. Przecież jest Jehoszua w języku hebrajskim. Normalnie, jak się słyszy, tak się pisze. Jehoszua, czyli co to znaczy? Jehoszua. Jehowa jest zbawieniem, bo tam jest słowa Jeho. Jest od Jahwe, cząstka od Jahwe. Jahwe jest rdzeniem, prawda? Jehoszua, zbawienie u Jahwe. Jehowa to znaczy ten, który powoduje, że się staje. Tłumaczę w sensie fenomenologicznym, tłumaczą się, będę kim będę, staną się kim zechcę, stanę się kim się stanę. W sensie fenomenologicznym, w sensie przyszłym. Tutaj tłumaczyłyśmy, że człowiek jak się rodzi, to jeszcze nie wiadomo, co z niego będzie. Wszystko w Biblii jest w sensie fenomenologicznym. Jak Bóg wysłał Żydów do ziemi obiecanej, to te proroctwa sięgały i sięgały aż do czasu przyszłego i miały potrójne znaczenie, podwójne, poczwórne znaczenie, prawda? Tak jak Księga Izajasza, Państwo zobaczą, jak pięknie i bajecznie napisała, że lew z barankiem będzie się pasł. Ale dosłownie tak będzie, bo przecież takie zwierzęta, które mają kły, nie wiadomo po co je mają, uczeni w ich żołądkach zielone roślinki stwierdzają, że są, zauważają, bo w lodzie zakute jakieś tam, proszę Państwa, mamuty, one jadły rośliny. Te wszystkie inne zwierzęta, które mają ostre kły, one wcale mięsa nie jadły. Bo doktor Sumińska, no miałaby rację, ale Bóg pozwolił jeść mięso i co Bóg pozwolił, to nie ma co tu być świętszą od papieża, chcąc się przylizać przy okazji do papieża, czy do tej linii mysiej teraz, która zapanowała, bo już doktor Sumińska już tam jako ta, dobrze, dobrze, jako ta już moherowa, jako ta katoliczka, no bardzo dobrze, ja jej życzę wszystkiego najlepszego, proszę Państwa. No ale temat pozostaje tematem, że po potopie Jahwe Bóg pozwolił jeść mięso, że wszystko co się rusza, niech Wam służy za pokarm. Przecież ja to głoszę 40 lat. Czy chcesz świadków? Jak pójdę tu na te bloki stare, w samym centrum Warszawy, to przecież tam taka babka jeszcze tańczyła, ona miała gdzieś nad brokiem, jeszcze miała domy, a mieszkała w centrum, miała kilka pokoi, tam były piece stare, tam były, no, trzęsąca się podłoga, nawet może niekoniecznie, bo te domy były tak silne, pierwsze chyba, czy po wojnie zbudowane, czy jeszcze one były w czasie wojny, to można poczytać. Skąd te domy takie silne i mocne, no ale może tam coś już i latało, bo to jednak stare jest strasznie, no i ona tak na jednej nodze, jej syn zwariowany, ona zwariowana i tak żyli jeszcze jakąś taką ulgą, nie wiem czy im nie zabrali tych kamienic, proszę Państwa, bo to jak te mafie reprywatyzacyjne, a to biedni ludzie, tacy szczerzy ludzie, którzy nas wpuszczali jako świadków Jehowy. Ja, proszę Państwa, jak wszędzie wchodziłam, to mnie wszędzie zapraszano, że bracia nawet mnie ostrzegali, no w sensie dobrym, że żeby tak nie siedzieć, w sensie, że jak ludzie goszczą, żeby może nie siedzieć nawet, może i nie korzystać z tej gościny, bo to dla dobra naszego jest, że my się hartujemy, jeżeli idziemy dalej, i po prostu jesteśmy tacy, no, wciąż w pracy od domu do domu. Był taki brat podróżujący, Zdzisław Kłosiński, który zawsze powtarzał, że jak ja mam umrzeć, to lepiej jakbym umarł w pracy polowej. Czyli w pracy od drzwi do drzwi szerzymy dziś Jehowy słowa treść po wsiach i miastach. Piękna ta melodia, proszę Państwa, nuciłam ona od 40 lat. Ona ta melodia być może jeszcze była wcześniej, powtarzali te melodie, dodawali słowa, a zmieniali te słowa. Także, proszę Państwa, radio nasze Conchita.
Tok FM, Euro, Koncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra. Będziemy opłacać. Profi, kredyt. Co tu jeszcze? Profi, kredyt podpadł, proszę Państwa. Bo tak, profi, kredyt, jak Ci daje 25 tysięcy kasy, to Ty będziesz musiała 60 tysięcy zapłacić. Nie daj się zwieść. Jest to firma lichwiarska i potem jak spłacisz pierwszą pożyczkę, tą drugą, którą jeszcze jako większą weźmiesz, bo oni się pochwalą, że Ci dadzą dużo, to co z tego? Będziesz musiała to spłacić. A potem jak będzie rata 400 zł miesięcznie na 48 razy i się puknij w głowę. Puknij się w głowę. Ile to pieniędzy będziesz musiała zapłacić? Przerwa. Puknij się w głowę. Ile to pieniędzy będziesz musiała zapłacić? Także Profi Kredyt jest firmą lichwiarską. Widać, jak oni się narzucają. Ja mówię, proszę Pani, co to był za telefon o 19.40, tam 8.09 w piątek wieczorem. A ona mówi, że może byśmy chciały nową pożyczkę. Ja mówię, ja już Was nie chcę. Ja po prostu z tą pierwszą i drugą walczę. Regionu dołączają, na tym spotkaniu w Litwie. Polska opowiada się za dalszym rozszerzeniem organizacji. Wspieramy w szczególności państwa z naszego regionu, Bułgaria, Rumunia, także Chorwacja. Wówczas moglibyśmy powiedzieć, że Europa Środkowa byłaby reprezentowana przez wszystkie państwa, które do tego aspirują. Drugim obok Litwy państwem przyjętym w czasie tegorocznej sesji jest Kolumbia. Dalej minister Jacek Czaputowicz mówił o polskiej gospodarce. Ten wzrost gospodarczy w Polsce jest wysoki. Nie jest dobrze polska gospodarka oceniana. W związku z tym chcemy też i to robimy, włączyć się w propagowanie we współpracy TCD naszych rozwiązań. Jako przykład może być program dotyczący reformy sektora wodnego w Tanzanii. Tematem przewodnim sesji była sprawa współpracy wielostronnej między państwami, także spoza OECD, jak z Chinami czy z RPA. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z dodatkowymi wydatkami muszą się liczyć turyści wypoczywający na Mierzei Wiślanej. Wszystkie miejsca postojowe... Jak Chinach zapłacisz... W Chinach to nawet nie możesz być osobą publiczną, znaną, bo cię zjedzą. Część turystów i mieszkańców nie zgadza się na ogłoszenie opłat, powołując się na orzeczenie Sądu Najwyższego z 9 maja tego roku, uznającego, że taki proceder jest niezgodny z ustawą o drogach powiatowych. Andrzej Suszek, dyrektor zarządu dróg powiatowych... Andrzej Suszek! ...decyzję podjął zarząd powiatu, a Sąd Najwyższy zajmował się płatnym parkowaniem. Idźmy do pracowni, Kimli, 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 idź do pracowni, Kimli, 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 selekcjoner kadry Adam Nawałka bacznie przygląda się podopiecznym. Niebawem wybierze tych, którzy pojadą na mistrzostwa do Rosji. Pierwszym przeciwnikiem biało-czerwonych będzie Senegal. Mecz w Moskwie już 19 czerwca. Senegal będzie... Kimli, 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 są to bardzo silniejszy psy. Kimli, 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 Radio Koncita. O. Ja jako skromny etnograf, mogę tylko tak powiedzieć, że w nawiązaniu do święta, które w tej chwili obchodzimy, także jego tematyka jest gruncie rzeczy związana z tym, co poprzednio. Mianowicie, że Bóg się przejawia w ciele,
a jednocześnie to swoje ciało ofiarowuje, tak, to jest ciało moje, tak. A jest to święta Eucharystia, tutaj nie jesteś już wcisnęcie, żeby nadać osoby teologiczne, jakie ma znaczenie, jak żona się Zaprasza nas kibli, 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 na święto gwoździe kibli, kibli, kibli. W Polsce to święto ma taki szczególny wydźwięk, dlatego że
zawsze kiedy przypada u braci katolików Boże Ciało na Śląsku Cieszyńskim, gdzie żyje większość polskich luteran, wspominamy to, co się działo tam mniej więcej w roku 1654, czyli kiedy panująca ówcześnie dynastia Habsburgów zakazała funkcjonowania kościoła ewangelickiego. I wtedy ewangelicy przenieśli się do lasu. Około 30 kościołów leśnych powstało, które pełniły rolę tak symbolu Bożych domów. Zabrano nam wtedy 50 kościołów i mniej więcej ten lud musiał gdzieś przez prawie 50 lat się spotykać. I każdego roku teraz Święto Bożego Ciała niejako wspominamy te trudne czasy. Czyli wracasz do lasu. Idziemy do lasu, żeby pochylać się nad Bożym Słowem i to też ma takie fajne znaczenie, bo z jednej strony wspominamy, ale też nic nas nie rozprasza. W kościele tu figury, tutaj jakieś tam malowidła, a w lesie sama natura, więc jest to takie mistyczne, szczególne wspomnienie dla ewangelików. W zeszłym roku około 5000 osób pojawiło się na górze Równica i w tym roku też czwartek zapraszamy. Tak, przypadkiem, że również, że właśnie w tym czasie w tych lasach ustanął, bo ja widziałem coś takiego, tylko nie jestem pewien, czy to jest związane z tym, a mianowicie z rodzaju ołtarzy takich, żeby te tak, tam są, tam są kamienne, ja widziałem takie. To są właśnie. To jest niezwykłe, muszę panu powiedzieć. Zwykle jest też źródełko. Tak, źródełko. Żeby można było oszczędzić dzieci. Tak, to jest niezwykłe, kiedy idzie się przy środkiem lasu, godzina porano i jest właśnie kościół. Znaczy właśnie to. No, kościół ewangelicki to jest. Znaczy z mojego punktu widzenia to wszystko jest kościołem, cała natura jest kościołem, ale nie w tym rzeczy rozumiem, o co chodzi. I pamiętam moje zdziwienie, potem się dowiedziałem o co, bo tam życie stu myczek płynął i był taki jakby stół okrągły, tak, kamienny okrągły był, ale podobno gdzie indziej były jakieś tam... Które ziemi do ojca Mariusza? Pytanie to jest tradycja czterech ołtarzy. Ile sobie pytanie, pytanie było, czy to jest święto dla wszystkich religii. Ale to było przed serwisem. No właśnie i nikt jeszcze na to nie odpowiedział. To się Mohamed obudził. Nie chciałem tylko przerywać historię powstania tego święta. Otóż nie jest to święto dla wszystkich religii, choćby dlatego, że powstało dopiero w średniowieczu. Ale nie tylko dlatego. Ani Żydzi nie wierzą w Boże Ciało, ani nie muszą, ani muzułmanie nie wierzą w Boże Ciało. U nas nie ma czegoś takiego. Miłość między religiami, czy zrozumienie, że to jest jeden Bóg... Nie ma czegoś takiego jak Boże Ciało. Nie myśleli pojęcia. Nie. Święta powstały wśród... Bóg nie ma ciała, do cholery jasnej. Bóg jest duchem, a ci, którzy mu cześć oddają, powinni mu oddawać tę cześć duchu i prawdzie. Kościół namieszał i teraz mają. Co to jest Boże Ciało? Święta, które powstały pod tym. Ach, to jest lat. To Boże Ciało. To jest czysto chrześcijański. Święto lepiej, o ile wiem, nie wszystkie odłamy chrześcijańskiego obchodzą w ogóle. Ale to tylko taka moja... I ojciec Mariusz. Ponieważ pan Rzeczek was zapytał, czy święto Bożego Ciała jest bardziej protestanckie, czy bardziej katolickie, i tu ksiądz Karol miał przyjemność się wypowiedzieć, więc chciałbym się odnieść. To, co na pewno nas łączy, to taki ogromny szacunek i pragnienie wolności religijnej, które zostało zdecydowanie przez tego brzydkiego cesarza, w końcu nie papieża Karola V, naruszone i także to wygonienie do lasu braci protestantów też przez Habsburgów cesarzy, no właśnie powoduje nasz sprzeciw przeciwko zasadzie cuius regio eius religio, czyli próby takiej jakby narzucania przez władze cywilne religii, takiej religii jakby cywilnej. No i dlatego w tym kontekście bardzo źle odebraliśmy tę koncepcję, że no, prezydent Niemiec na spotkaniu w zasadzie ekumenicznym, katolickim, no, domagał się z pozycji swojej pozycji interkomunii, czyli komunii wspólnej dla katolików i protestantów, podczas gdy wiadomo nie od dziś, że inaczej rozumiemy tę komunię, jedni jako transubstancjację, inni nieco inaczej. I dlatego no, to był taki niedawno taki bardzo no, źle odebrany gest, ale nawiązujący właśnie do tamtych wcześniej wymienionych, więc tutaj te nasze oburzenie co do supremacji władzy cywilnej nad kościelną jest wspólne i dlatego w pewien sposób no, Eucharystia obnoszona tak publicznie no, jest rzeczywiście wyrazem wolności religijnej. W niektórych krajach jest to na przykład niemożliwe, przez Szwajcarii, a w niektórych krajach no, to jest rzeczywiście dużym świętem. Taka historia wspaniała, kiedy byłem w Kalifornii, to tam Polacy właśnie wprowadzili procesję Bożego Ciała w miejscowości Martinez, no to tamtejszy proboszcz zachwycony, bo ludzie też zachwyceni,
Jedności, Amerykanie i tak dalej. Dla nich było to wspaniałe doświadczenie, no bo jest to rzeczywiście piękne takie święto i te ołtarze są udekorowane i jest rzeczywiście procesja z ludźmi. Do tego jest też odpowiednia pora, przynajmniej tutaj w Polsce, no że jest rzeczywiście ciepło i przyroda temu sprzyja, więc myślę, że jest to duże także wydarzenie faktycznie kontaktu z przyrodą, jak tu Pan słusznie powiedział, bo przecież jest tak w tradycji katolickiej, nawet w pierwszej modlitwie eucharystycznej, nawiązanie do najwyższego kapłana Melchizedeka. Melchizedek jest zwieńczeniem całego, można powiedzieć, pogańskiego kapłaństwa i on się pojawia w modlitwie eucharystycznej, a więc reasumuje w sobie cały ten kult przyrody. On jest obecny w środku, to jest to sama Eucharystia, to jest ciało i krew, czyli chleb i wino, też są, jakby to powiedzieć, elementami przyrody. Więc ta widzialność wcielonego Boga objawia się właśnie w tej celebracji, w tym marszu wspaniałym do czterech ołtarzy. I myślę, że to święto sobie bardzo cenimy. Natomiast oczywiście nie przymuszamy dzisiaj w odróżnieniu od Karola V do maszerowania razem z nami. Natomiast oczekiwalibyśmy, żeby w tej sytuacji w ramach rewanżu pan prezydent Niemiec no, nie forsował interkomunii, bo to z jego pozycji prezydenta no, trochę brzmi właśnie jako rewanż za tego Karola V. Ja myślę, że tutaj jest rzeczywiście coś takiego, jeżeli sobie popatrzymy teraz na symbolikę samą, tej, która zostawił pozostałych. A nie mówi się symbolikę, tylko mówi się symbolikę. Musimy być douczeni, dokształceni, byśmy nie pletli źle. One są, można powiedzieć, to jest tradycja polska. To jest tradycja polska. Ona się kształtowała z tego, co ja wiem, w wieku XVIII, ale tu głowy nie daje, nie chce się mądrzyć. Co nie oznacza, że wcześniej nie było tak. Chodzi mi o coś takiego. To jest pewne takie nawiązanie do pewnego rodzaju symboliki. Mamy centrum, zazwyczaj we wsi, tak, czy w jakimś mieście, centrum sakralnym, ale jednocześnie często i politycznym, często również gospodarczym w jakimś stopniu, to był kościół. Kościół to jest centrum, środek, tak? I teraz procesja, która z niego wychodzi z centrum. Kościół pogański. Dobrze, środkiem tego środka jest ołtarz, na którym znajduje się Eucharystia, tak? Czyli jest uobecniony Jezus, czy Bóg, inaczej rzecz biorąc. I mamy cztery ołtarze, które symbolicznie nawiązują do czterech stron świata. Procesja, która idzie, jakby zatacza krąg, to nie chodzi o to, czy on jest geometrycznie rzeczywiście kręgiem, czy to jest owal, czy to cokolwiek, no, chodzi o symbolikę. Czyli jak gdyby można powiedzieć, w ten sposób zaznacza się, oto Bóg, który jest obecny w owym centrum, tak, obejmuje, można powiedzieć, całość, cztery strony świata, czyli cały świat. Oczywiście, w sensie procesja ma wymiar lokalny, taki człowiek, parafialny, czy jeszcze jakiś inny, tak? Ale chodzi o symbolikę, o znaczenie tego wszystkiego. Czyli jakby buduje się to coś, co jest prastarym i archetypowym jednocześnie obrazem pełni całości, czyli mandale. Czyli krąg i cztery strony świata, krąg i wpisany krzyż inaczej. To, przy czym ten krzyż oczywiście nie jest krzyżem chrześcijańskim, żeby była sprawa jasna, to nie o to chodzi. On powiedział, że pochodzi z pogaństwa, no bo to jest prawda. Popatrzmy sobie na cykl, tak jak gdyby. Mamy święto wielkie, no to zostawmy Boże Narodzenie, bo to oczywiście wiadomo, Jezus się rodzi, tak, ale co się dzieje. Mamy Jezus, który, znaczy święto, które jest związane z nie wiem. Nadzieją nowego życia. Nowego życia. Czy to będzie Paska Żydowska, to też jest nowe życie. Kana, no, ziemia obiecana. Czy chrześcijanie. Dla chrześcijan to jest nowe życie w niebie, duchowe, no, upraszczając oczywiście, mamy z jednej strony, to jest jedno, potem mamy zielone świątki, tak zwane zielone świątki, święto zesłania Ducha Świętego, bardzo istotne, tutaj nawiązania trochę do tego, co tak powiedział, tak, że Duch Święty, jak napełnił Marię, to w tym momencie, jak gdyby mamy tą komunię pomiędzy nią a Bogiem i jednocześnie Jezusem, to jest drugi. I trzecie, tak, coś, co jest duchowe, przenika w serca ludzi, ale Ducha Świętego nie można uchwycić, tak? No. Tak on, jak sam Jezus powiedział, chadza kędy chce, tak? Więc w związku z powyższym mamy trzecie święto, które jakby materializuje, w cudzysłowie oczywiście, tą boską obecność w świecie. To jego emanuelowość, jeśli tak można powiedzieć. To jest piękne. Ja to mówię jako nie chrześcijanin, czyli poganin.
ponieważ dla mnie jako pokrewnego... No nie wiem dlaczego, co to jest. Ale